Также же действительно ты фильме вчера шутил о тех злодеях. Także tutaj mam tyle elektroszeczki i zabaw. Tyle i na karcie. 25 zł na karcie. Chodzi z taką opcją elektroszeczki. Masz za darmo dzwonienie dla wszystkich. SMS-y dla wszystkich i nawet już internet tak idziemy. Także zobacz. Za 25 zł i możesz ten numer mieć na wieki niekochany. Bo jak sobie dopłacisz, prawda, za grosze, kochane rodziny Radia Maria, drodzy przyjaciele, jak już informowaliśmy, na początku stycznia tego roku został powołany przez Fundację Lux Veritatis Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, który to instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zadaniem instytutu jest przybliżanie szerszemu głowi historii naszej kultury i postaci wielkich Polaków na czele ze świętym Janem Pawłem II. W pierwszym segmencie, można powiedzieć, działalności tego instytutu chodzi o dokumentowanie w dalszym ciągu historii wydarzeń i osób pomagających zagrożonym Żydom w czasie II wojny światowej. Dokumentowanie, aby ocalić ich od zapomnienia. Proszę zauważyć, że żaden, nawet rząd, dotąd tego nie zrobił. Prosimy więc o zgłaszanie się osób mających wiedzę na temat pomagania i ratowania poszczególnych Żydów przed śmiercią z rąk Niemców. W dalszym ciągu będziemy w kaplicy pamięci w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu umieszczać te nazwiska. Dotąd umieściliśmy, podaliśmy życiorysy. Ale zobacz, jaka ta dziadówka w klej jest mądra, że ona dziecku to by mogła sprzedać, a przedłużyć to ona by nie chciała, prawda? Mamy około 40 000 jeszcze innych nazwisk. Prosimy o zgłaszanie się. Jaka dewinka wcisnęła telefon jeden telefonu, i drugi, również no to na numer 56 610 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14:30. Powtarzam, numer telefonu 56 610 84. 56 610 84. Razem możemy uczynić wiele na chwałę Bożą i dobra bliźni ojczyzny. Już wiele zostało uczynione przez rodzinę Radia Maria, a jeszcze mamy wiele do zrobienia, do zapłać, za zrozumienie, życzliwość i dobrą współpracę. No i ta Grażynka, ona jest taka chytra, że ona sprząta już tam u was na 14 piętrze. I ma 15 zł za godzinę, to jest sporo, tylko że w ciągu 2 godzin można się wysypać na śmierć. No i ta Grażynka powiedziała, że ona jeszcze będzie wyżej sprzątała, bo ona wyżej sra niż dupę ma. I kiedyś na skeczu, jak byliśmy za Opolem, to ona dupę z poduszkami wypchała i zrobiła z siebie kaczkę. Kaczkę. W związku z tym była też taka pieśń ko-ko-ko, no chociaż kaczka nie mówi ko-ko-ko, no ale tam coś koło tego było. No, bardzo wieczór taki upojny i najważniejszy jest, że pan jest przystojny. No i ona, ta Grażynka, tak się zakochała w tej piosence. Ale w ogóle w tym zakochała się w tym Leninie, że po prostu już mało nie umarła z tej miłości. Ciągle Ave Maria, ciągle Ave Maria, ciągle Ave Maria.